to z Juchą Matti Ruskanenem, dwóch Finów na czołowych pozycjach, a my oglądamy kolejnego Polaka, 24-letniego zawodnika Sokoła Szczyrk, Stefana Hule. No już spore doświadczenie, wiele lat startu w Pucharze Świata, uczestniczenie w Mistrzostwach Świata, Igrzyskach Olimpijskich, no ale odetchnęliśmy z ulgą, bo wyglądało to bardzo, bardzo groźnie. Na szczęście nic się nie stało, to doświadczenie, o którym wspominałem, o skakanie Stefana Huli chyba bardzo pomogło. Być może tam był jakiś podmuch wiatru, no bo proszę popatrzeć, kilka lat temu podobnie stało się z Tomasem Morgensternem, tyle że Morgi lądował na plecach. Stefan Hula uratował się, no ale oczywiście skok...